Cześć wam, ja jestem Paweł. Kolejny odcinek Battlefield 4 multiplayer. Tym razem troszeczkę większa mapka, a więc też troszeczkę taktyki. Nie, tu się nie odrodzę. Nie ma takiej opcji. Ale a spróbujmy, co tam. Już nie mogę. Już nie mogę, szkoda. Zmienimy tylko jeszcze zespół na jakiś nieco jednak większy, jeżeli chodzi o ilość graczy. O, i proszę bardzo. Dlaczego nie mogę się odrodzić na tobie? O, teraz. Uwaga na żołnierza, z bronią Pepas jest blisko, na północ od was. Zmienię broń. Efekt jest taki, że po prostu nie mam w tym momencie kolimatora nawet, tak? Więc będzie ciężko. Zresztą sami widzicie, jest masakra po prostu. Muszę zabić 10 przynajmniej, żeby odblokować sobie kolimator. Mówiąc wprost, będzie rzeź po prostu na mnie, tak jak zawsze. Ale stwierdzimy, że nie ma sensu bawić się dalej z Karym H. Trzeba wypróbować M416, który ma naprawdę znacznie wyższą stabilność. To jest akurat bardzo przydatna rzecz przy walce na odległość, tak? Nawet na średni dystans. Sobie przejmiemy flagę na spokojnie tutaj. Tam szczełgi jadą. Przejęliśmy cel alfa. Tak więc trzeba szybko uciekać. Autko? Daj mi wejść! Chłopie! Cel Charlie utracony. Dobra, dobrze strzelaj, dobrze strzelaj. Kurde, wiedziałem, że kupa z ciebie jest. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, naprawdę. Okej, okay, zobaczmy. Sporo naszych tutaj jest. Jakiś jeepek. Ta muzyczka przygrywa. Tu dowódca, zdobyliście ulepszenie specjalizacji. Chcę, żebyście bronili tego celu. Gdzieś tu co włożyć. Straciliśmy cel, brawo. Na szczęście nie jest to największa mapa. Wówczas takie bieganie byłoby naprawdę męczące. Spróbujmy. Chodź, dorwę cię. Spróbujmy go obejść. Uwaga, cel brawo zneutralizowany. Wyjrzyj. Wyjrzyj, ha. Ha! Trochę cię musnęło. Zaraz coś tu przyleci, to jest bankowe. Na bank. No widzę, że tam biegają, ale przydałbym miał kolimator. Byłoby łatwiej celować, tak? A że kolimatora cholernego nie mam, no to też jest dupa. Uwaga, cel Charlie zneutralizowany. Ile do tego? Pół kilometra do A? W
wolnego. Nie będę tak daleko leciał. Co tu jest jeszcze? Zobaczmy. Czysto. Wszędzie jest czysto. Interesujące. Na ślepo strzelał, albo po prostu ma okienko, w którym ma zaznaczone co, gdzie, jak, kto i kiedy. Nie wiem, czego podniosłem. A, jeden mniej. Powiem szczerze, że od razu lepiej. Jakoś lepiej mi się strzela. Mimo, że mi się są w lesie. Podniosę się, jak dobiegnę. Bum, leżę. Super. O, jak dobry pilot. Jak będzie dobry pilot, to polecimy dalej. Podblokuj. Przydałby się redaw tutaj teraz. Punkty by leciały, o kogo? Leć, leć, gdzie się śmigła poniosą. Uwaga, cel prawo został utracony. Bezcałogowiec wroga, zdjąć go. Idealny pilot to nie był. Czołg. Zajęty. Albo zniszczony. Nie ma tu śmigłowca już żadnego. Dobra. Niechaj będzie czołg. Może się uda coś z nim zrobić. Ej, możesz mnie podrzucić? Tam nic nie ma. Cel alfa został właśnie zneutralizowany. Przydałby się namierzanie, kurczę. Obnaróżona! Wraziska, wiertuszka! Pod kontrolą. Karabinek. Mamy dym, okej. Tam jest drugi czołg. Pojedziemy w takim ścisłym szyku. Oj, to dalej jest. Został zneutralizowany.
Echo został przejęty. Uwaga żołnierze, cel Priority Tozel oznaczony na mapach. Straciliśmy cel Alfa. Dokładnie teraz można jak przez masło przejeżdżać we wszystko. Jakaś grupa znowu mnie strzela. Uciekamy. Zrealizowaliśmy cel Charlie. Niech ktoś naprawi mój pojazd! Do wszystkich, nowe zadanie. Zneutralizować cel o dużym znaczeniu, macie go na mapie. Straciliśmy kontrolę nad celem Echo. Coś czuję, że to będzie nieciekawie. Zidentyfikowano i oznaczono cel o dużym znaczeniu. Zaatakować i zlikwidować. Och, teraz macie w dupę. Teraz w dupę nawiane. Dobra, coś nie pykło. No bo i tak.